witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 8:20, czyli dobry czas. Tak, z Piotrkiem jedziemy na wykopki. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Piotrek prowadzi, a ja ten sobie odpoczywam po nocce, ale wyspałem się. 6 godzin to, o kurczę. Kiedy ja spałem 6 godzin? Tym razem troszkę więcej. No, pogoda super jest. Jedziemy na cały dzień, a pewnie do marca. W drodze sobie zadzwonimy do znajomych rolników i dowiemy się, które poletko jest przygotowane dzisiaj na nasze wykopki. Już powolutku dojeżdżamy na nasze dzisiejsze wykopki. Plan miał być taki, że będziemy w marcu, ale dowiedzieliśmy się, że jest jedno fajne pole w miejscowości sąsiedniej, takiej pomiędzy Matczem a Horodłem, miejscowość Bereżnica. I tutaj mamy jakieś pole, hektar chyba, do przychodzenia przy samym Bugu. Dobra, za chwileczkę tam dojedziemy. O, okolica tak wygląda. Fajnie, już nad Bug dojeżdżamy. Jak dojedziemy, to zobaczycie, jak tu fajnie jest. I rzeczkę też. Jestem już na polu. Pole akurat dochodzi do samego Buga, czyli granicy Polski z Ukrainą. Piotr tam sobie chodzi, z drugiej strony miedzy. I atakujemy to pole. Jak uda nam się to poletko zrobić, to przejedziemy na kolejne, które tutaj w tej miejscowości, czyli Bereżnica, mamy na pozwoleniu. A jeszcze chyba Marcin do nas dołączy i później chyba Patryk jeszcze ma dojechać ze swoimi wykrywaczami, więc możliwe, że dzisiaj we czterech nawet będziemy sobie chodzić. Dobra, jak będzie coś fajnego, to włączę kamerkę. No hej, pierwszy sygnał. Po przejściu kilku metrów, taka jakaś blaszeczka. Czubeczek z pocisku, tylko że tym razem stalowy. Rzadko się takie trafiają, ale bywają. Kolejny czubeczek z pocisku. No hej, znalazłem jakiś pierścień, patrzcie. Wygląda na dosyć stary. Trochę go oczyszczę. Delikatnie, żeby mu się nic nie stało. Patrz, Piotr, jaki ciekawy, co? Pierścionek. Proszę bardzo, teraz wyszła taka klamerka. Jest łuseczka. Oczywiście wystrzelona. No hej. Znalazłem teraz coś takiego, nie wiem, jak pół serduszka. Proszę bardzo. Okej, jest ciekawy sygnał, ale dosyć głęboko, nie wiem, ponad 30 cm, ale kolorek jakiś. Jest coś. O kurczę, coś zielonego. Guziczek. Guziczek. Trochę zaklejony. Ale jest. O kurczę. Artylerię chyba widzę. Tak. Widzę artylerię. Ale guzior. I cały. Patrzcie, jest z łóżkiem. Ale kurczę, zaraz go wyczyścimy. Proszę bardzo. Ale ładny. Chociaż nie, no kiedyś ładniejsze znajdowałem, ale jest. Nawet ten guziczek. Ciekawe, co za guzik. Mi się wydaje, że powstali listopadowe, ale okaże się w domu, jak sobie sprawdzę, na butonarium. No, taki guzik. Chłopaki, chodźcie, zobaczycie, co mam. Tak wygląda nasza dzisiaj polna akcja. Tam Piotr,
tam Marcin i działamy sobie we trzech na polu. Patryk miał przyjechać, ale na rybach jeszcze siedzi, szczupaki ciągnie. I kopiemy. Jak skończymy to poletko, bo chyba niebawem skończymy, przejedziemy na kolejne. No hej, jesteśmy na nowym polu. Tamto zostało skończone, a tutaj już nowe poletko nasze. Piotrek tam sobie macha kijkiem. A to jest widok z tego pola. Jestem w Matczu aktualnie. Przy drodze tutaj jakieś tam w kierunku, nie wiem, Dubienki. No i sobie już tutaj śmigam wykrywką. No pole dosyć duże. Dużo większe od tamtego. Ale tamto we trzech robiliśmy, więc w miarę szybko poszło. A tego to no dzisiaj raczej nie skończymy. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to znowu włączę kamerkę. No hej, a teraz guziczek ten carski, który na live'ie na Facebooku pokazywałem, jak trafiłem. Pierwszy sygnał z pola. Super. No i jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to za maleństwo. Nic nie widać. Zielony malutki krążek. Strasznie wieje. Ale chyba jakaś borotyneczka. A tymczasem kawałek pierścienia kolejącego z łuseczki ze szrapnela. O, teraz już militarka zacznie wychodzić, bo patrzcie, tylko się odwrócę w prawo. Bo tutaj już pod lasem jesteśmy w Matczu, od strony Dubienki. Tam w dole, na końcu pola jest droga prowadząca do Dubienki. A tutaj już las w Matczu. I tu następne pole, które sąsiaduje z tym, tylko że akurat w poprzek ono biegnie, to też będziemy robić, tylko to pewnie w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj to chyba raczej tego nie skończymy, bo za długie jest. A teraz szrapnelek pierwszy dzisiaj. A teraz chuseczka wyszła z Mausera. No hej, teraz taka jakaś blaszka. No hej, teraz taka malutka łuseczka. A tymczasem coś takiego znalazłem. Już czuję trochę, ręka mnie, konkretnie dłoń, już trochę zaczyna boleć. Chociaż mam te gumy, które mi pomagają, troszeczkę odciążają, ale jednak trzymanie w dłoni Equinoxa 800 z tą cewką 15, to no po kilku ładnych godzinach to no każda dłoń cierpnie. No hej, mam coś w tej grudce sklejonej ziemi. Teraz wezmę szczoteczkę i zobaczymy co to będzie. Tak, guziczek jest, patrzcie. Tylko taki zaklejony, ale się ładnie się z niego obsypuje ta ziemia. No tutaj piaski są w Matczu takie, to szybko odchodzi. No, a żeby jakiś fajny guzior był. Co to jest? O! Fajny guziczek, patrzcie. Nasz, polski. Nie za super stan, ale jest, może po umyciu będzie ładniejszy. Tymczasem taka podkuweczka wyszła do bucika. O, proszę bardzo. Może symbol będzie? O, jest chyba symbol nawet. MI. Dobrze widzę.
a może J2. I tymczasem chyba zarobiłem na browara. Patrzcie, piąteczka. No hej, to już koniec na dziś. Piotrek jeszcze tam macha kilka metrów. Ja już, mając dużą cewkę, to szybciej skończyłem to pole. Swoją część tego pola i pakujemy się i spadamy do Lublina. Jestem już w domu. Tutaj widzicie wszystkie znajdki, które wczoraj udało mi się wykopać. Czubeczki od pocisków, w tym jeden z jakiś żelazny, łuseczki, jedna malutka, jakieś szrapnelki, kawałek ołowiu, blaszka, jakieś takie inne rzeczy, kawałki pierścienia kolejących, taka malutka klamerka, podkówka od buta, numer 8 i JW pisze na tym. Dobra, guzik carski. To ładniutki guziczek. Akurat. Jak się domoczy dokładniej, to będzie fajniejszy. Na nim tak za bardzo nie pracowałem. Generalnie na tym guziku się koncentrowałem dzisiejszego poranka. Ten guziczek, proszę bardzo. Kompletny, tylko ostatnie jest za super. Boratyneczka, no ale to strasznie wytarta. Ten ciekawy bardzo pierścionek. No i ten guziczek. Jak sobie sprawdziłem na butonarium, to jest Królestwo Polskie. Rocznik 1824. Bardzo fajny guzik. Powiem wam, co pisze na nim. Tutaj z tyłu batalion drugi. Pozycyjna artyleria pieszy. I jeszcze R jest jakiś symbol. Muszę sobie dokładnie znaleźć taki sam i będę wiedział dokładnie i wszystko o tym guziczku i o batalionie, z jakiego pochodzi. Ale bardzo, bardzo fajny guzior. O, rzadko się takie trafiają, ale 1-2 w sezonie się trafi taki konkret. No i wiadomo, piątka na jakieś lody albo piwo. Bezalkoholowe oczywiście. I tyle. Kolejny wyjazd planuję już jutro. Ale to będzie taki wyjazd na 3-4 godziny. Mam coś do załatwienia, a przy okazji sobie pochodzę kilka godzinek w terenie. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!